Cześć kochani, pozdrawiam was serdecznie z Egiptu. Pewnie niektórzy z was zastanawiają się, jak to jest, Karolu, że ty pojechałeś do Egiptu. Masz fajne mieszkanie na Kanarach, gdzie bezpiecznie, miło, i jedziesz tam do Arabów, gdzie na pewno ciebie zaraz zabiją. No przecież ostatnio w Hurgadzie ktoś nożem napadł na inne osoby. No i wiecie co, moim zdaniem jest taki, żebyśmy nie dali się zwariować. Media, jeżeli chodzi szczególnie tutaj o Egipt, o niedawną sytuację w Hurgadzie, donosiły najpierw o zamachu terrorystycznym z użyciem bomb, gdzie ktoś biegł, Allah Akbar, i zaczął ranić wszystkich po kolei nożem. Okazało się, że to była bójka dwóch Arabów, dwóch Egipcjan, dwóch ludzi po prostu, którzy zachowali się w sposób karygodny, poniosły ich emocje i zaczęły atakować inne osoby nożem. My musimy sami wiedzieć, gdzie możemy pojechać, gdzie jest bezpiecznie i gdzie niebezpiecznie. I nikt tego nam nie powie. Można się poradzać, no nie wiem, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które publikuje to, gdzie zaleca się, gdzie się nie zaleca jeździć. Natomiast nie dajmy się zwariować mediom. Egipt jest nadal przepięknym miejscem, z wspaniałym klimatem, choć może trochę wieje, ja osobiście preferuję, wiadomo, moje wspaniałe wyspy, ale nie możemy pozwolić, żeby strach zajął nasze życie. Tak, żebyśmy już nie pojechali do Paryża, bo tam były zamachy, a to jest miasto numer jeden, jeżeli chodzi o turystykę. My musimy tam jeździć i musimy jeździć też tutaj do tych krajów arabskich, bo tym terrorystom też tylko na o to chodzi. Jeżeli my tutaj nie będziemy przyjeżdżać, turystyka w kraju padnie, ludzie będą biedni, to bieda zawsze skutkuje radykalnymi posunięciami politycznymi. Oni wtedy mogą tu przejąć władzę i tutaj dla tych ludzi, ale też dla nas, dla turystów, skończą się dobre czasy kompletnie. Tymczasem temat jest kontrowersyjny, więc może wy nie pojechalibyście do Egiptu. Nie wiem, co o tym sądzicie. Może nie pojechalibyście do Tunezji. Dajcie mi znać właśnie, jak to z tą Tunezją jest, bo tam też chciałbym jechać. A tymczasem mam nadzieję, że następny materiał już z Wysp Kanaryjskich. Trzymajcie się, Karol Montewski. Hej!